26 kwietnia. Jedni ten dzień nazywają świętem wyzwolenia Szczecina, dla innych wydarzenia kwietnia są symbolem zdobycia lub też przejęcia miasta. I choć do dziś problemem jest nazywanie tego wydarzenia, to jedno jest pewne. Jest to dzień wspomnienia tych, którzy walczyli o polskość na ziemiach zachodnich. 67. rocznica wspomnianych dziś wydarzeń to okazja, by oddać hołd wszystkim tym, którzy walczyli i ginęli w walce o polskość ziem zachodnich. To odpowiedni moment, by oddać pamięć i szacunek żołnierzom II Frontu Białoruskiego, w tym żołnierzom pierwszej Armii Wojska Polskiego, którzy wypełniając swoje żołnierskie rozkazy, zakończyli swój wojenny szlak na Pomorzu Zachodnim. W uroczystościach na cmentarzu centralnym wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz województwa zachodniopomorskiego, jak również metropolita szczecińsko-kamieński Andrzej Dzięga i przedstawiciele wielu szczecińskich instytucji. Chyba najlepszą propozycją rzeczywiście jest mówić rocznica tego wydarzenia, które najlepiej nazwać jest przejście frontu. To jest kolejna rocznica dzisiaj przejścia frontu przez to miasto, przez nasze miasto, przez tę ziemię. Po skończonych uroczystościach pod pomnikiem Braterstwa Broni delegacje przeszły na kwatery wojskowe, gdzie złożono wieńce wspominając tych, którzy brali udział w kwietniowych wydarzeniach.